Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj pani Katarzyna Zielińska. Będziemy rozmawiać w ramach cyklu Daj się złapać w sieci kultury, w ramach cyklu programów Kultura w sieci. Dobry wieczór pani Kasiu. Dobry wieczór. Pani się kiedy dała złapać w sieć kultury? Och, dawno temu. Dawno temu w szkole średniej, kiedy to poznałam, miałam przyjemność poznać panią Sławę Przybylską, pana Jana Krzyżanowskiego, i zakochałam się w muzyce żydowskiej. No a potem to już złapałam się i już mi nie odpuściło, tak. I ta kultura już mnie nie odpuściła i towarzyszy mi do dziś. Mhm. Ale od początku pani myślała o tym, że pójdzie do szkoły teatralnej, bo wyczytałam gdzieś tam w czeluściach pani życiorysu, że przejawiała pani, albo i nadal zresztą przejawia, talent matematyczny w kierunku nauk ścisłych pani chyba. Tak, szła. To prawda. Lubimy się z matematyką i nigdy nie postawiłam tak wszystkiego na jedną kartę, tylko... Ja zawsze lubię mieć backup i zawsze jak coś robię, wolę mieć taką świadomość, że jak coś nie wyjdzie, to mogę coś innego robić w życiu. I tak też było w szkole średniej, kiedy zakochałam się w tych wszystkich konkursach recytatorskich, monodramach. Jeździłam po całej Polsce i występowałam. Mówiłam wierszem. Jak tylko wracałam po szkole, to ćwiczyłam te wiersze. Natomiast chyba do końca nie wierzyłam, że się dostanę do grona tych szczęśliwców, 22 osób pierwszego roku szkoły teatralnej, więc postanowiłam, że złożę też papiery na ekonomię i handel zagraniczny. Więc to przygotowanie się do egzaminów na studia było dosyć trudne, ponieważ uczyłam się równolegle matematyki, geografii, języka polskiego, sztuki. Ojej, człowiek renesansu. Tak, więc to było bardzo, bardzo skomplikowany proces to był. Na szczęście egzaminy do szkoły teatralnej były wcześniej i te 7 etapów, przez które przechodziłam, ten ostatni etap już finalny kończył się zaraz przed egzaminami na handel zagraniczny, więc jak wyczytałam się, ciągle wyczytywałam się w coraz mniejszym gronie szczęśliwców, no to jak już odczytałam się na tej ostatecznej liście, to już pani nie przystępowała do handlu zagranicznego. Nie, i w ramach takiej radości, naprawdę jak mój tata podjechał pod akademię, gdzie wynajmowałam mieszkanie na tych egzaminach wstępnych, to po prostu wrzuciłam te książki do bagażnika, po prostu no naprawdę z radości te książki fruwały, więc pamiętam ten moment w Krakowie przy Błoniach. No i już nie przystępowałam do tych egzaminów oczywiście, ale udzielałam lekcji matematyki. A dlaczego padł wybór na Kraków? Nie myślała pani o Warszawie, tylko o Krakowie bliżej domu? Moi rodzice studiowali w Krakowie i tak mnie zachwycili opowieściami o tym, jak jest piękny Kraków. I zresztą przyjeżdżałam z rodzicami każdego roku. Kilka razy w roku przyjeżdżaliśmy do Krakowa i no to było moje wymarzone miasto, gdzie chciałam studiować. I faktycznie do szkoły teatralnej złożyłam tylko papiery do Krakowa. Na handel zagraniczny do Krakowa i do Gdańska i do Poznania. Więc trochę by mnie wywiało, jeśli bym się dostała. Natomiast dla mnie ten Kraków był taki magiczny. I te teatry, i te wszystkie uliczki krakowskie. I wyobraziłam sobie, że jak będę studiować, to właśnie będę chodzić w czarnych, długich sukienkach i na kawę. I będę piła kawę na Brackiej. Wtedy w mojej takiej ukochanej kawiarni Gołębnik, która już nie ma. Ale tam po prostu to jest takie miejsce moje z mamą i z tatą, gdzie sobie tak marzyliśmy, że ja będę studentką szkoły teatralnej. No. Ale prawdopodobnie mieszkając w Krakowie, marzyła też pani o tym, żeby po studiach trafić do Warszawy. Marzyłam, tak, bardzo. Bardzo marzyłam. Ja sobie tak myślę, że te marzenia tak... tak sobie ułożyłam w głowie, że tak na pewno będzie. Zresztą tak staram się w życiu układać, że wiadomo, że będzie mnóstwo też niefajnych zaskoczeń, ale myślę o życiu tak, że sobie układam w głowie, że kiedyś mi się to spełni. I tak sobie to sekretowałam, że jak skończę studia, to muszę zrobić wszystko, żeby dostać się do Warszawy i tam pracować.
I naprawdę mnóstwo pieniędzy wydałam na bilety, na pociąg relacji Kraków-Warszawa i Warszawa-Kraków-powrót. Wiele castingów, kilkadziesiąt castingów przeszłam, zanim coś wygrałam. No ale warto było i nigdy się nie poddawałam. To mam taką, chyba taka góralska cecha, że no nie odpuszczam, ale to jest taki zdrowy duch walki, że to nie jest po trupach coś za wszelką. Tak, po trupach do celu absolutnie nie. Ale pomyślałam sobie, że taka pracowitość jest nagradzana i to mi zawsze też mówił mój mistrz piosenki jidysz Leopold Kozłowski, że człowiek przez całe życie się uczy i musi bardzo dużo pracować i na to, żeby po prostu osiągnąć sukces. Znaczy, tak, no dla mnie jest to sukces, co robię, bo robię to, co sobie wymarzyłam. Nie traktuję tego jako, nie wiem, wszystkiego, co osiągnęłam i że jestem teraz najlepsza i teraz wszyscy przede mną klękajcie. Absolutnie tak nie traktuję tego, tego mojego zawodu, który uprawiam, ale dla mnie to jest taki osobisty mały sukces. Tak? Nie trudno było przestawić się z takiego, wiem co mówię, bo też mieszkałam w Krakowie, później wyprowadziłam się do Warszawy. Czy pani nie było trudno przestawienie się na taki tok z powolnego, uważam, takiego krakowskiego, fajnego sposobu bycia do życia nawet, do tej szybkiej Warszawy, która ciągle gdzieś pędzi, gdzie trzeba ciągle nadążyć za jej rytmem. Dla mnie to było trudne. No ja się cieszyłam. W pewnym momencie żyłam na dwa domy, między Krakowem, gdzie grałam w Teatrze Ludowym, a Warszawą, gdzie grałam w Teatrze Rampa i w Teatrze Syrena. Więc miałam namiastkę i tego właśnie świata takiego właśnie, który kończył się po spektaklu na Kazimierzu przy lampce wina i to było fajne, dlatego że wszyscy aktorzy się spotykali i naprawdę do późnych godzin nocnych wspólnie siedzieliśmy, omawialiśmy spektakl, no po prostu tak to było bardzo rodzinne miasto. No i i fascynowała mnie też ta Warszawa, która pędziła, zupełnie miała inny rytm, ale no lubię to miasto, lubię, jest bardzo zielone, jest ciągle czymś zaskakuje. Uwielbiałam chodzić właśnie ulicami Warszawy i tak, no tak może dziwnie zabrzmi, ale tak wąchiwać się w te ulice. Właśnie, bo każde miasto też moim zdaniem ma swój zapach. Tak, Warszawa pachnie inaczej niż Kraków. Ja rozmawiałam ostatnio z panią Iloną Łebkowską, która się de facto wybierała z panią na kawę i ona mi powiedziała mi, że pandemia jej planów nie pokrzyżowała zawodowych. A jak było w pani przypadku? No w moim przypadku, znaczy nie traktuję tego chyba, znaczy nie mogę użyć słowa pokrzyżowała. Mhm. Stało się inaczej. Może zmieniła, może tak postawiła. Zmieniła, tak. Mhm. Wywróciła mój kalendarz do góry nogami, ale tak totalnie. Natomiast ja też jestem osobą, która wszystko, znaczy myślę sobie, że jeżeli coś się stało, to po coś. I ja pamiętam taki moment 1 marca, kiedy już byłam naprawdę bardzo zmęczona, miałam bardzo dużo pracy i mówię, Boże, jakbym chciała teraz tak na 2 miesiące się zatrzymać, tak po prostu tak bardzo. Ojej, to niech może pani nie wypowiada głośno marzeń teraz. Tak, tak, bo moje dziecko wtedy zaczynało mówić, mój młodszy synek, składało pierwsze jakieś proste zdania, no i to się stało. I pomyślałam sobie, dobra, jeśli już tak bardzo tego chciałam, no to teraz mam to, więc muszę czerpać po prostu jak najlepiej garściami, no i staram się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Oczywiście serial, który miał mieć 3. część, zaprzestano kontynuacji zdjęć. Też zawsze warto, byłam ogromnym fanem. No i zaprzestano też między innymi z powodów pandemii. No trochę się zmieniły plany telewizyjne, zmieniło się podejście widza, że może też bardziej ludzie są spragnieni czegoś bardzo pozytywnego. I to też rozumiem. No teatr, mój spektakl, który wyprodukowałam, Nowy Jork, Prohibicja, na razie czeka na to, żeby nowa scena tak w teatrze Roma się znowu otworzyła swoje drzwi dla widza i zobaczymy, co będzie. Być może się przeniesiemy na dużą scenę. Nie wiemy tego tak naprawdę i żyje z dnia na dzień. No, dzisiaj miał być spektakl w Teatrze Komedia i jutro okazuje się, że nie ma na tyle widzów, więc będzie tylko jutro, prawda? Ale na przykład pojutrze i popołudnie jest spektakl wyprzedany, więc to jest naprawdę tak... Może loteria? Tak, tak naprawdę nie wiemy, co będzie, ale dzisiaj jak się spotkaliśmy na próbie wznowieniowej do właśnie do takiej
brytyjskiej sztuki Komedia o napadzie na bank, no to byliśmy po prostu zachwyceni atmosferą, która panowała w teatrze, że się widzimy po 8 miesiącach. Zachowujecie się państwo jak uczniowie w szkole. Ja jestem na co dzień nauczycielem. No. Oni się nie mogą nagadać, lgną do siebie. To wszystko wygląda zupełnie inaczej. No. Po tym, jak spytałam, czy pani pandemia nie pokrzyżowała planów, to już usłyszałam właściwie w odpowiedzi, że odpowiada pani jako i aktorka, i producentka. Chciałabym się skupić na pani Kasi Zielińskiej jako producentce. Kiedy to się w ogóle zaczęło? Bo nie wszyscy, na palcach u jednej ręki chyba aktorów mogę policzyć, którzy są i producentami, i aktorami. Jak to się stało w pani przypadku, że została pani producentką? No w pewnym momencie w życiu stwierdziłam, że chciałabym zagrać role, których mi nie proponują. Mhm. I pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na spełnienie swojego kolejnego marzenia, żeby coś wyprodukować. Bałam się tego marzenia bardzo, bo wydawało mi się to po prostu, że trzeba tyle elementów złożyć w całość, żeby to się stało. Ale z drugiej strony ja lubię takie wyzwania i ja sobie zawsze powtarzam, nie wiem, jak się czegoś boję, dobrze, zamknę oczy i za 2 miesiące obudzę się i będzie już po tym, czego się boję, na przykład w jakiejś premierze i że już będziemy grać. No i więc od dawna szukałam jakichś scenariuszy i bardzo chciałam pracować z Łukaszem Czujem, z którym pracowałam jeszcze zaraz po szkole teatralnej w Krakowie, którym zaproponował mi zastępstwo wtedy w takim fantastycznym spektaklu Berlińska rewia kabaretowa w Teatrze Ludowym, który odniósł niesamowity sukces i tam zastąpiłam koleżankę. No i tak bardzo polubiliśmy się z Łukaszem Czujem i wiedziałam, że to jest... że on ma podobne myślenie jak ja o sztuce, o takim teatrze muzycznym. I no moim marzeniem było po prostu zagrać coś w Romie. I na tej dużej scenie to raczej nie mam predyspozycji chyba na dużą scenę. Tak mi się wtedy wydawało, że to trzeba mieć taki już bardzo musicalowy głos, ale mówię, ta nowa scena, która jest taką sceną artystyczną, no dlaczego nie? Powiem tytułem serialu Zawsze Warto, że naprawdę zawsze warto zapytać i iść i sprawdzić, czy i zmierzyć się z tymi swoimi marzeniami. No i tak było. Poszłam do dyrektora Kępczyńskiego, no przygotowano oczywiście z całym. Pierwsze zadzwoniłam do Łukasza Czuja, rozmawialiśmy o scenariuszu, co to będzie. Musiałam się zorientować, jak się kupuje prawa. No właśnie, czy bycia producentem da się nauczyć? Czy pani się uczyła tej roli rozmawiając z innymi producentami? Czy sama to pani robiła na czuja? Nomen omen. Trochę na czuja, ale miałam świetne osoby, które potem już zostały mi nadane tak z Teatru Roma, które mi bardzo pomagały i taka jedna osoba jak Monika Gołębiewska, która takim producentka tego spektaklu, która teraz robiła już ze mną trzeci spektakl, no to bardzo mi pomogła. Ale tak, uczyłam się i uczyłam się też na swoich błędach. Ten spektakl teraz Nowy Jork Prohibicja jest dużo łatwiej. Trzeci wyprodukowany przez panią. Dużo łatwiej było mi wyprodukować niż spektakl pierwszy Berlin 4 rano, który cieszył się niesamowitym sukcesem i widzowie po prostu do dziś nam nie odpuszczają i pytają, kiedy będziemy jeszcze, kiedy wznowimy. No właśnie, wznowicie. Jest duża szansa, że tak. Więc, ale uczyłam się na swoich błędach, i których pewnie kilka popełniłam, ale nie takich jakichś kardynalnych, że spektakl musiał być zaprzestany z powodu jakiegoś zaniedbania. Absolutnie nie. Natomiast myślę, że tak, że ten Nowy Jork Prohibicja to jest takim najbardziej takim dojrzałym spektaklem. No właśnie, bo gdzieś pani powiedziała, że musiała dojrzeć do tego spektaklu, że w pewnym momencie poczuła, że faktycznie ja jestem gotowa, żeby to zrobić. Na czym ta dojrzałość, żeby wyprodukować taki spektakl, polegała? Po pierwsze, na trudach zdobycia praw do utworów, to już po prostu jest bardzo trudne. Po drugie, czekałam na moich ukochanych aktorów. Jak się okazuje, na szczęście aktorzy są pozajmowani, więc czekałam na wspaniałą Ewę Buchak, na Kacpra Kuszewskiego. W pierwszej jeszcze obsadzie grał Rafał Królikowski. Marcin Przybylski z Teatru Narodowego. Teraz jeszcze dołączył do nas Marcin Januszkiewicz, wspaniały głos. To musiałam dobrać taką ekipę, która pasuje do ról, do tego, jak będzie spektakl zaśpiewany. To jest bardzo trudne. Ludzi musiałam wybrać, którzy potrafią dobrze tańczyć,
połączyć no, tę umiejętność dobrego poruszania się na scenie. Wnioskuję zatem, że ta dojrzałość to większa świadomość sceny, tak? Tak, większa świadomość tego, czego widz potrzebuje i oczekuje. To prawda. I żeby też przekazać, żeby pokazać te nowojorskie klimaty, te klimaty prohibicji, o które mi chodziło, więc och, już nie będę mówiła o cudach, bo to nie... Właśnie to chciałam spytać, co jest najtrudniejsze w byciu producentem? No też na pewno zebranie pieniędzy na spektakl. No, odbiłam się od wielu drzwi. Tak, ale finalnie trafiłam na tych, na których miałam trafić po prostu. Na ludzi, którzy kochają teatr, którzy zrobili to naprawdę z czystej przyjemności. I to było fajne. To było no takie... No właśnie ja tak powtarzam ludziom i młodym i starszym, że w każdym wieku warto wierzyć w swoje marzenia i one się spełnią, tylko trzeba być cierpliwym. Mhm. I chyba w byciu producentem ta matematyka pani pomaga, bo robienie tabelek wydaje mi się, że jest niezbędne w tej roli. Oj, to robienie tabelek, na szczęście zajął się tym mój mąż, który jak zobaczył moje tabelki z pierwszego spektaklu, powiedział, ja nie wiem, jak ty to złożyłaś, jak ci się to wszystko zgodziło, ale się faktycznie zgodziło. Natomiast już do drugiego i trzeciego spektaklu nauczył mnie działać w Excelu i to mi się bardzo przydało, bo no to jednak duże ułatwienie. Mówi pani z taką ogromną dumą o tych spektaklach, jak o dzieciach. Czy jest też pani tak samo dumna ze swoich ról jako aktorka? Jeśli tak, to z której najbardziej? Z której najbardziej myślę, że lubię bardzo dwie role. Lubię swoją postać w Listach do M. No właśnie, wraca pani w czwartej części? Nie wracam. No, może nie wiem, może w piątej wróci cały skład pierwszej. Ojej, czyli będzie piąta. Nie wiem tego. Na razie czekamy na czwartą. Ale bardzo, bardzo lubię tę rolę. I moja taka najukochańsza rola to jednak w serialu Zawsze Warto. Rola Doroty, która mnie bardzo dużo kosztowała, dużo pracy, dużo takiego wysiłku, takiego psychicznego i no, trudna rola, trudna rola dla mnie, ale... Wywołuje pani moje następne pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, czy odciskają na pani piętno te role, które pani gra? Jeśli tak, to w jaki sposób się pani od nich później, nie wiem, jakiego odcina, odcina właśnie, tak, relaksuje, ucieka, bo przecież nie da się żyć życiem swoich bohaterów, prawda, których się gra, szczególnie takiej Doroty Zimy. No powiem pani, że to moja rodzina tutaj i dzieci to są takimi moimi po prostu takim zapleczem, które nie pozwala mi myśleć, znaczy przy których odciążam głowę i to jest fajne, że przychodzę do domu i zrzucam takie trochę to ubranie takie danej roli. Natomiast no, trudne to było. To było bardzo trudne i też szczególnie dlatego, że graliśmy to, jak już kręciliśmy, graliśmy po 12 godzin i nawet lubiłam taki stan, że jak już wchodzę po prostu w to, to nie jest to jedna, dwie sceny, tylko lubiłam już takim iść po prostu w takiej serii całej, żeby się w tę postać tak... Nosiła pani prawdopodobnie te niewygodne garsonki. O jest, wie pani, są po prostu najgorsze rajtki na świecie i te buty, z których wszyscy się naprawdę, wszyscy mówili, że na koniec to będzie licytacja, jak to butów Doroty Zimy. Ale właśnie ten niewygodny kostium powodował to, że też się czułam niewygodnie we własnej skórze i też na podstawie tego budowałam taki, ja wiem, że to taka może taka zewnętrzność troszkę, ale pomagała mi też budować tak psychicznie tę rolę, byłam taka stłamszona, naprawdę. Przychodziłam bardzo zmęczona do domu, ale taka szczęśliwa, że coś się fajnego, że coś świetnego nakręciliśmy. Też przeczytałam gdzieś, że koleżanki życzyły pani męża nie z branży, czyli wracała pani do domu, jak zrozumiałam, że tam była ta odskocznia, którą daje przede wszystkim mąż nie z branży. Tak, to jest ważne, znaczy dla mnie ważne. Ja jednak potrzebuję po prostu tak przewietrzyć głowę i wejść do całkiem innego świata, posłuchać o innych, jeśli są problemy, o śmiesznych rzeczach i no bardzo to doceniam. Absolutnie nie, żeby było jasne, nie krytykuję par
z tego samego zawodu. Pani Stworzakowie chociażby. No i bardzo podziwiam Kasię. Dzisiaj akurat miałam z nią przyjemność być na scenie. I też mi pierwsze przyszło do głowy jako para, bo uważam, są bardzo fajną parą, bardzo pięknie w ogóle wychowali córki, wychowują córki, więc... Natomiast no ja potrzebowałam, jak to mi życzyła przyjaciółka, po prostu tak, że nie pozwoli mi się związać z nikim z branży, że ja tego nie przetrwam. No i może coś w tym jest, więc tak, czuję się tutaj bardzo, bardzo spokojna. Czy żałuje pani czegoś lub jakiejś decyzji zawodowej, którą podjęła? Mówię teraz o byciu aktorką, nie producentką. Pewnie spodziewa się pani, że powiem, że tak. Nie wiem, niczego się nie spodziewam. Ale nie, właśnie staram się tak nie myśleć, że czegoś żałuję. Uczę się faktycznie, no wyciągam wnioski z tego, co może powinnam zrobić inaczej, ale nie daję sobie tego przyzwolenia, że coś, no po prostu coś poszło bardzo nie tak. A jeśli poszło, to naprawdę ja wychodzę z założenia, że było to po coś. Ostatecznie pani odchodzi z produkcji. Myślę teraz o Barwach Szczęścia. O Barwach Szczęścia? Nie, z Barw Szczęścia, powiem pani, po 10 latach stwierdziłam, że robię to też z szacunku do widza i z szacunku dla samej siebie, ponieważ no byłam trochę wypalona i to nie jest kwestia absolutnie produkcji, producenta, niczego takiego. Ja po prostu potrzebowałam, żeby moja głowa odpoczęła od Marty Wallawskiej. Ja w pewnym momencie jak człowiek już nie znajduje takiej radości z tego, tylko jest to już taki, traktuje bardziej jako obowiązek, to się zapala taka lampka, że może coś powinien odmienić w życiu. Ja też chciałam urodzić synka drugiego, więc chciałam mieć taki trochę spokój, że się budzę rano, że nie pędzę na plan, że mam taki czas dla siebie. Ale to było bardzo trudne i do dziś czasem... Może tak, po prostu też pani bohaterka, jak teraz o niej myślę, chociaż nie byłam stałym widzem Barw Szczęścia, przeszła chyba wszystko już. Pani odeszła w po prostu wyczerpanej pomysłami Marcie Wallawskiej. Bo ona potrzebowałam po prostu też zagrać coś innego, a jednak naprawdę 10 lat jazdy w każdym miesiącu na plan, to jest po prostu, wtedy to była dla mnie 1/3 życia mojego. Tak sobie na planie Barw Szczęścia. Tak sobie teraz myślę, nagle przyszło mi to pytanie, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale myśli pani, że aktorzy, którzy trwają w produkcjach po ponaście lat, którzy tylko na danych produkcjach stoją, są to nieambitni zawodowo gracze? Nie, absolutnie nie. O nikim nigdy tak nie myślę. Powiem pani, że jak ma się taką rolę, która jest przez wiele lat, to jest też pewnie taki dowód na to, że jest się lubianym za to, co się kreuje. Ja to bardzo doceniam po prostu w aktorach. Ja podziwiam aktorów, którzy grają po kilkanaście lat. Znaczy, dla mnie to już była niewygodna sytuacja, naprawdę, bo to była naprawdę tak w cudzysłowie ciepła posada, ale ona też mnie nie zmuszała do szukania czegoś innego. Ja musiałam to przerwać, żeby było mi chwilę niewygodnie, bo było mi oczywiście, ale żebym coś znalazła sobie, żebym spróbowała czegoś innego w życiu, a najwyżej powiedziała, no trudno, stało się, może powinnam inaczej zrobić, no moja decyzja, no ale spróbowałam i jestem spokojna. Rozumiem. Natomiast absolutnie to nie można traktować w takim właśnie kluczem, że mało ambitnie, absolutnie nie. A zawód aktora jest taki bardzo niestabilny. Nie wiem, czy się pani zgodzi. Czy pani potrzebuje w życiu stabilizacji? Tak, potrzebuję. A ten zawód jest niestabilny, a tę stabilizację właśnie mam w domu. I to jest dla mnie kluczowe. Bez tego to właśnie to nie się wiem, chyba co by nie było. Da. No, ciężko by mi było. Natomiast ja mam dużą stabilizację w życiu i tfu. Natomiast no, chciałabym, żeby tak dalej było, bo sobie gdzieś to tak tutaj dobrze ułożyliśmy wspólnie. Kochamy się, mam taką po prostu tutaj naprawdę oazę spokoju, więc i przez to pewnie mam skrzydła właśnie w pracy, że wiem, że jestem wspierana w tym, co robię, ja też wspieram męża w tym, co robi i to jest takie fajne, że sobie wzajemnie kibicujemy. To jest taka radość, że rodzice mi kibicują, teściowie. Mamy taką po prostu fajną... z siostrą się wspieramy. Tego nauczyli mnie rodzice i tego też tak właśnie uczę moich synów, że to jest takie ważne potem w pracy, że jeśli ma się wsparcie najbliższych, to jest takie
no, wspaniałe, wspaniałe. No właśnie, i dla tej osoby, która wspiera, i dla tej, która ma to wsparcie. To zatem, co pani wyniosła z domu rodzinnego, że żyje pani tak szczęśliwie, żyje pełnią życia? Jakie cechy trzeba wynieść, czy powinna osoba wynieść, żeby właśnie było jej w życiu łatwiej? To wie pani co, u nas nie było tak bardzo kolorowo. Ja mówię o tych fajnych rzeczach. Było czasem naprawdę różnie, natomiast no właśnie tak jak rozmawiam z rodzicami czy z siostrą, możemy powiedzieć o wielu niefajnych sytuacjach, ale co było wspaniałe, że zawsze siadaliśmy wspólnie do stołu, że omawialiśmy cały dzień, że jeździliśmy na wspólne wycieczki, to tak procentuje potem w życiu, jak się poświęca czas dzieciom, że nie byłam nauczona wcale takiego, że takiego materialnego podejścia do życia. Tylko właśnie, że życie składa się z takich fajnych chwil między ludźmi. Ja to też tak bardzo szanuję i doceniam. I czasem jest mi przykro, jak się jakieś tam relacje nie układają, bo to chyba najbardziej przeżywam ze wszystkiego. Natomiast właśnie nauczona jestem takiego wspólnego tak życiowego biesiadowania i to jest fajne. Po prostu bycie razem. No, tak. To jest ludzie wokoło. Ja zawsze życzę wszystkim na urodziny, żeby właśnie dobrych, mądrych i pięknych ludzi wokół, bo to jest najważniejsze. No i zdrowie oczywiście. Mhm. I tego uczy pani swoich synów? Też staracie się zasiadać do stołu i rozmawiać? Tak. Tak, tak. I powiem pani, że każdą chwilę na to wykorzystuję. Niektórzy się śmieją, że czasem ściągam strój po prostu, że jestem rekordzistką przebierania się w teatrze i biegnę do domu na ostatniego całusa w łóżku i po prostu wciskam się do malutkiego łóżeczka Alesia i na piętrowe łóżko Henia. Ale to jest dla mnie najważniejsze i wiem, że potem jeszcze o 23 zjemy, ja wiem, jak słuchają tego jakiś gastrolog, kolację wspólną jemy. Nie jest to najzdrowszy nawyk, ale po prostu siadamy, żeby być razem i bez względu na godzinę, która nam towarzyszy, gdzieś to potem nadrobimy tym snem, ale no to jest ważne. Powiedziała pani, że nie brzmi idealnie, ale tak trochę brzmi jak idealna rodzina. Nawiążę trochę do, nomen omen, nawiążę trochę do książki pani Ilony Łebkowskiej, Idealna rodzina, którą pani zresztą recenzowała na ostatniej stronie. Tak, a moje pytanie chcę tutaj zawrzeć, jeśli chodzi o show biznes, bo pani ma taką fajną kreację w show biznesie. Jest pani, przynajmniej ja to tak odbieram jako fanka, jako osoba taka wesoła, taka torpeda, która strasznie chroni swoje życie prywatne. Czy łatwo jest kreować taki wizerunek? Czy w ogóle zależy to od aktora? Czy wie pani co, pewnie pracuję też nad tym, żeby tak było. I czasem to są trudne decyzje, bo to są decyzje, że odmawiamy okładek wspólnych, odmawiamy jakichś wspólnych projektów reklamowych. I nigdy nikogo nie krytykuję z koleżanek z branży, które robią inaczej, dlatego że mam akurat taką możliwość, że mogę sobie tego odmówić, prawda? Więc tak jest mi lepiej. Natomiast też powiem pani, że wczoraj na przykład mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczył dzień, bo na przykład panowie, którzy robią zdjęcia z ukrycia, i powiem pani, że też mają taki trochę szacunek. Wczoraj na przykład właśnie byłam na spacerze z synkiem i taki pan się wyłonił z za krzaków i po prostu poprosiłam go. Znowu warto rozmawiać i poprosić. I poprosiłam go, żebym nie robił, bo synek się bardzo boi i że to mamy fajny dzień w parku razem. I no faktycznie mógłbym mieć super zdjęcia pewnie, ale życzył nam dobrego spaceru i przeprosił. Czy ma w wyobraźni, zobaczyłam scenę z serialu Netflix The Crown, jak Elżbieta II bodaj w drugiej serii wychodzi po kłótni z mężem i prosi paparazzi, żeby oddali jej taśmę, bo tam rzucała czymś. Tak? I oni jej to faktycznie paparazzi oddali. To super, to bardzo fajnie, no, bo oni nie mają dobrej sławy, prawda? Ci paparazzo czy paparazzi. No, ale powiem pani, że tak ostatnio pozytywnie mnie zaskoczyli i czasem myślę, że warto się uśmiechnąć do ich aparatu, no bo to, no nie wiem, no też ich praca, no. Pewnie. Tak, więc fajnie wczoraj naprawdę taka
aż dostałam skrzydeł, mówię, kurczę, no jednak warto naprawdę każdemu poświęcić chwilę i powiedzieć tak serio, co leży na sercu. Poza tym wydaje mi się, że państwa branża jest świadoma tego, że jesteście popularni i widz, no, też, widz też nie tyle ma prawo, co po prostu chce wiedzieć więcej o swoich ulubieńcach czy osobach, którymi, do których przychodzi chociażby dla teatru, czy włącza telewizor na daną godzinę, prawda, aby obejrzeć ich w serialu, tak mi się wydaje. No, dlatego też, wie pani, prowadzę te media społecznościowe i staram się robić to codziennie. Jestem dosyć aktywna, ale też pokazuję to, co chcę pokazać i też mam taką fajną społeczność w ogóle, szczególnie na Instagramie, ludzie, którzy też lubią pomagać. Wydaje mi się, że mamy tą samą, mamy, mówię dlatego, że też panią lubię na Instagramie, czy tam obserwuję, że jest tam taka fajna energia wśród obserwujących, prawda? Nie ma hejtu, nie ma właśnie, nie ma hejtu, jest to niebywałe. Tak, i jeśli już jest, to raczej staram się skomentować to jakoś tak pozytywnie, że w sumie raz nawet pan mnie przeprosił, mówi, a faktycznie to nie, nawet spodobało się to, co pani napisała, to się wycofuje z tego, więc myślę, że to też jest fajne. I też mam taką społeczność, która naprawdę się jednoczy w ważnych sprawach. Ludzie mają też super poczucie humoru. Mhm. Oczywiście znajdzie się tam kilku, którzy tam wpiszą się, albo jakiś troli, nie karm trola. Zawsze sprawdzam, czy naprawdę odpisuję komputerowi, czy nie, więc przed tym też przestrzegam, ale no jest okej, nawet no, nie przejmuję się, nie spędza mi to snu z powiek i potrafię się na szczęście wyłączyć. Właśnie wczoraj też gdzieś mi zginął telefon i nie mogłam go znaleźć i przez długi czas nie byłam tego świadoma i potem mówię tak właśnie mężowi, widzisz, to świadczy o tym, że chyba nie jestem uzależniona od telefonu, bo nawet nie wiedziałam, że go gdzieś porzuciłam w ogóle. No, a doświadczyła pani takiego hejtu, który naprawdę wprowadził w pani dni, może jakiś okres w życiu, coś takiego negatywnego, czyli że zaczęła się może nie tyle pani tym żyć i przejmować, tylko że odcisnęło to jakieś piętno? Czy wie pani, na mnie chyba bardziej takie piętno odcisnęła swego czasu prasa, która jakieś mi dopisała drugie życie, życie jakiejś imprezowiczki, która chodzi, po prostu nie ma co z życiem zrobić i chodzi tylko po imprezach. Faktycznie chodziłam więcej, byłam singielką, lubiłam się po prostu pobawić, ale nigdy jakoś tam nie bardzo szalałam. Zresztą chyba do dziś tak trudno, jak to ktoś powiedział, jesteś za nudna i tam na pierwszą stronę takich jakichś... Czyli wtedy niektórych pani magazynów nie kontrolowała pokazuje. Wizerunku. Nie, nawet nie tyle nie kontrolowałam. Ja nie miałam jakichś wybryków na swoim koncie, ale po prostu taki mi trochę pisali tak niepochlebnie i zupełnie się z tym nie zgadzałam. To mnie bardzo bolało. I ja pamiętam wtedy właśnie pani Ilona Łebkowska mi powiedziała tak, pani Kasiu, dzisiaj pani zdjęcie jest na pierwszej stronie i tam jest tam jakieś wylewane pomyje na panią, a jutro tylko wytną pani głowę i wsadzą głowę czegoś innego. Więc i właśnie teraz jak na tym śniadaniu dwa tygodnie temu przypomniałam to pani Ilonie, że mówię, że to mi tak pomogło. No i pewnie też, więc niczego tak nie traktowałam jakoś. Mąż mi nie pozwala nawet traktować tego tak, takiego czegoś na poważnie. Czyli można w showbiznesie spotkać dusze bratnie, czy tam osoby, które są pozytywne i zawiązać relacje. Pani ma przyjaciół ze swojej branży? No mogę chyba taką przyjaciółką nazwać Gosię Sochę. Jesteśmy, myślę, podobnie myślimy o rodzinie, mamy podobne poczucie humoru, bardzo lubię z Gośką spędzać czas, nie żebyśmy nie wiadomo ile miały tego czasu na spędzanie razem, ale uczestniczymy w ważnych chwilach w swoim życiu. No i takie mamy właśnie podobne spostrzeżenia na temat tego, co robimy. Myślę, że mamy podobny dystans do tego, co robimy. Tak sobie myślę, gdzie się razem spotkałyście na planie? Chyba w przyjaciółkach. Wcześniej my się spotkałyśmy na planie Och, Karol. Och, Karol, tak, no tak. Tak, no i tam chyba tak się polubiłyśmy i tak, no bardzo się nasze rodziny lubią, znają i nasi mężowie, więc zawsze wtedy, kiedy potrzeba, jesteśmy po prostu pod telefonem. Reżyser Maciej Wojtyszko powiedział o pani Magdzie Zawadzkiej, że ona prezentuje taką kobiecość ironiczną. I chciałam zapytać, jakby pani określiła prezentowaną przez siebie kobiecość? Jestem kobietą, która ma specyficzne poczucie humoru, takie trochę Monty Pythonowskie. To widać na Instagramie. Tak.
myślę, że też leczę taką terapią śmiechową. Lubię ludzi uśmiechniętych. Czy mam dystans do świata? Pewnie coraz większy. Myślę, że z wiekiem coraz większy, więcej nabieram tego dystansu. No i co? Jestem bardzo tak zajawiona na sztukę i w moich marzeniach widzę siebie, że do końca, kiedy tylko będę mogła, będę w tym zawodzie. Ale z drugiej strony nie boję się takich przerw i myślę, że kiedyś, jak przyjdzie mi coś innego robić w życiu, no to kto wie to może sobie gdzieś... pani wymarzy i spełni. No. Tak. Czyli kobieta to siła, pani zdaniem? Tak, bardzo, bardzo duża i martwi mnie, że po pierwsze martwi mnie, że właśnie już nie robimy serialu, który tak angażował się społecznie i pokazywał tym kobietom, że mają dużą siłę. To jedno, właśnie to kończąc jeszcze wcześniejsze pani pytanie, że wiem, że robiliśmy bardzo dobrą robotę i tą rolą, swoimi rolami i Weronika i Julka i ja naprawdę pomogliśmy wielu kobietom w decyzjach, o czym świadczą wiadomości i maile, które dostawałyśmy i nawet wizyty w teatrze za kulisami, które miałam przyjemność doświadczyć. A po drugie, no, martwi mnie też to, że po prostu kobiety tak mało jeszcze jednak wierzą w siebie i myślę, że są taką słabą jednostką, że nie mogą nic zrobić w życiu. Naprawdę wiele kobiet jest takich w Polsce i staram się je wspierać i często odpisuję na wiadomości i je tak mobilizuję do życia takiego, żeby zasmakowały też takiego życia w pojedynkę, którego ja zasmakowałam, bo wtedy tak bardziej uwierzyłam, że naprawdę mogę góry przenosić. Mhm. Mogę góry przenosić i dam radę. Czyli pani zdaniem silna kobieta to kobieta niezależna? No tak, ja pewnie kobieta niezależna, ale tak właśnie to nie chodzi o to, że to się to nie jest równoznaczne z tym, że jest w związku małżeńskim, bo ja też jestem niezależna i to nie musi być kobieta, która musi pracować i mieć zawód, tak jak mąż, bo wychowywanie dzieci, które podziwiam, że kobiety niektóre decydują się tylko wychować dzieci, to też jest naprawdę zawód. Absolutnie. Pewnym, więc kobieta niezależna to jest kobieta, która po prostu wie, że jest silna, że jest stanowi sama ogromną wartość dla samej siebie i dla świata. Tak, to tak. Oprócz tej ogromu radości, którą pani daje codziennie praktycznie na Instagramie, również się pani angażuje dużo charytatywnie. Czy popularność w tym pomaga? No bardzo pomaga. Bardzo pomaga i chyba ten Instagram też troszkę tak traktuje, że mogę zrobić dobre rzeczy. I tak właśnie dzisiaj jechałam sobie i mówię, Boże, mam już tylu podopiecznych, takich, tak sobie myślę o tych różnych dzieciakach i małych i teraz już starszych, bo no, są już w różnym wieku. Jeden jest harcerzem, który już po dwóch operacjach serca, który się super ma. Są też no, dzieciaczki, które dalej walczą z rzeczywistością, co mnie bardzo martwi. Więc no, żyję ich życiem i powiem pani, że piszemy z rodzicami i piszemy z tymi podopiecznymi. Z jednej strony to jest bardzo trudne to pomaganie, bardzo trudne i powiem pani, że serce mi pęka wieczorami, kiedy już położę dzieci, kiedy mogę przeczytać te wiadomości i taką poświęcam sobie chwilę na to, jak właściwie zjemy z mężem kolację. A z drugiej strony jestem tak pozytywnie zbudowana tym, że naprawdę ludzie chcą pomagać i że się są jakieś no, niesamowite rzeczy. Położą się na tym Instagramie, jak nie wiem, zebranie pieniędzy dla mamy, która miała białaczkę w listopadzie, zebraliśmy w... czy absolutnie nie chcę mówić tylko po moim apelu, ale faktycznie coś ruszyło. Prawie 2 miliony złotych i z dnia na dzień poleciała i się leczyła w Izraelu. Czy też właśnie taki Mateusz Oźmina, który teraz jest w Stanach. Taki Filipek Bulanda, który bardzo biedne dziecko, które teraz też jest w Stanach, ale tam
bardzo opornie idzie leczenie. No i tak bym mogła wymieniać i wymieniać imionami. Ale to piękne, niech pani wymienia, bo też to jest dla mnie takie bardzo pokrzepiające, że pani o tym głośno nie mówi. Swoją drogą udostępnianie różnych zbiórek i akcji na swoim potężnym Instagramie, bo zapomniałam, ilu pani ma obserwujących, ale przy okazji jest to piękne i się sama wzruszam, że pani pamięta te osoby, że pani, jak wnioskuje, śledzi dalej ich losy, w sensie jest z nimi w kontakcie. No tak, powiem pani, że nie będę wymieniać imienia i nazwiska, ale jedna osoba właśnie, która jest po leczeniu, będzie w piątek u mnie na spektaklu i nawet mówię tej osobie, no dobra, powiem, Ania, ja mówię, nie chodź teraz może do teatru, po prostu może nie powinnaś, ona mówi, Kasia, ja po prostu chcę się z tobą zobaczyć, nie, że musimy się zobaczyć tak po prostu po tym, bo my się cały czas widziałyśmy, no, tak przez telefon. I będę mogła ją tak z daleka uścisnąć i przybić, i po prostu wykonać żółwia, ale po prostu cieszę się, no, że te osoby teraz, no to jest niesamowite, powiem pani, że osoba, która w październiku ubiegłego roku leżała na oddziale szpitalnym i nie widziała, ja bardzo się wzruszam tym, jak mówię, nie widziała, miała dwójkę dzieci i ten młodszy nawet nie wiedział, że ta mama jest, bo ona cały czas leżała od urodzenia na oddziale szpitalnym. I po półtora roku ten syn powiedział do niej, mamo, to powiem pani, że to jest najfajniejsza rzecz jaka może się przydarzyć. I ja tak właśnie mówię ludziom, że warto pomagać i tak w cudzysłowie, że możemy kupić komuś życie, serio, takimi drobnymi gestami, wpłacając 5-10 zł, albo udostępniając, albo coś oddając na licytację. No, to jest tak dla nas niewiele, czasem poszukać czegoś w szafie i włożyć na licytację, albo coś powiedzieć o tej osobie, a inni po prostu dostają nowe życie po prostu. Wie pani, co te zbiórki, to są tak horrendalne sumy, że to na przykład teraz ta Julka Kuczała, która zbiera, no i ja mam taką nadzieję, że w tym tygodniu, mam nadzieję, że na koniec tygodnia... Brakuje niecałe 2 miliony, jak się nie mylę. Tak, 1 700 000 chyba tam 50, tak sprawdzałam o 18. Ogromna suma, prawda? Ale potencjał jest tak duży, że też jest bardzo szybko osiągalna. Jeśli w ciągu weekendu udało się zebrać 1 000 000 zł, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale chyba nie jest pani w stanie pomóc każdemu. Na pewno pani dostaje mnóstwo tych apeli o wsparcie takiej akcji. Czy łatwo jest z tym sobie później poradzić, żyć z perspektywą, że kurczę, ja nie pomogłam każdemu? Jak sobie pani... No nie, właśnie, to odpowiem pani na to pytanie, z czym sobie czasem nie radzę. No właśnie z tym, nie, że budzę się, ale mówię, Jezu, miałam komuś tam, obiecałam, że pomogę i cały tydzień mi po prostu zupełnie miałam głowę gdzie indziej, bo państwo to chyba naturalne czasem też, że człowiek musi gdzieś przewietrzyć tę głowę, bo zwariował. I pewnie też, znaczy nigdy nie mów nigdy, ale chyba bym nie mogła mieć fundacji, bo to bym, nie poradziłabym sobie z tym po prostu tak psychicznie, ale no tak, to mnie martwi, że nie jestem w stanie wszystkim pomóc. Raczej się nie spotkałam z nikim takim, kto powiedział, a nie pomogła pani, coś tam. Raczej nie, raczej ludzie starają się to zrozumieć. No ale to jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, wybierając po prostu, strasznie zabrzmi, ale kto jest bardziej chory, nie staram się tak wybierać, tylko raczej sercem po prostu, że akurat zobaczę coś i ta osoba bardzo potrzebuje pomocy, no bo to trudno robić casting na to. Dokładnie. Ale też cudowne, że ma pani tą świadomość, zresztą to jest oczywiste właśnie dla zdrowej głowy, że nie jest pani w stanie zbawić świata, prawda? Pomóc każdemu. No, powtarzają najbliżsi, że jak czasem mam takie gorsze humory i mówią, ale nie dasz rady, ale jest to bardzo smutne, że takie kwoty po prostu, że wie pani co, po prostu tutaj nie ma pustki, że tutaj wciąż przybywają nowi ludzie. Świat jest pełen zła w tym kontekście, że i taki bardzo niesprawiedliwy, że małe dzieci dostępują takich chorób. No. Małe i starsze osoby, dokładnie, którym trudno jest zebrać, powiem pani. Starszym osobom jest bardzo trudno zebrać pieniądze i to jest też bardzo smutne, że nad tymi zbiórkami się mało kto pochyla. Myślę, temat rzeka. No właśnie. Czy przekraczająca próg szkoły teatralnej Kasia Zielińska tak siebie widziała po nastu latach? Nie chcę powiedzieć 20 paru, jak teraz. Jak to było? Jak sobie pani wyobrażała przebieg swojej kariery? Bo myślę, że każdy student chcący być aktorem coś tam sobie wyobraża. Nie wiem, nigdy nie chciałam, ale tak mniemam. Znaczy, wie państwo, chyba tak sobie wyobrażałam życie, że będę po prostu na takim pozytywnym haju, jak to nazywam, takim, że będę
po prostu korzystała z tych marzeń, że będę inwestowała w te marzenia, że nie będę się, że nigdy nie mogę się poddawać. Oczywiście pozwala mi to też na to, że jestem zdrowa i że naprawdę serio mam szczęśliwe życie. Więc mogę sobie na to pozwolić. Natomiast, no jak pani, oczywiście mam marzenia takie, które na razie mi się nie spełniły i pewnie bardziej chciałabym grać w filmach, wolałabym mieć więcej filmów na koncie, ale tu sobie myślę, wszystko przede mną. Patrzę na przykład na karierę Agaty Kuleszy, która też, prawda, dosyć późno zaczęła niesamowitą karierę i tak kibicuję Agacie, to jest absolutny fenomen i uwielbiam ją na ekranie. Uważam, jedna z lepszych polskich aktorek, też bardzo lubię panią Agatę Kuleszę. Szczególnie bardzo. W filmie Róża, który do dzisiaj myśl mam dreszcze, ale niesamowita kreacja. Wspaniała kreacja. To jak siebie widzi pani Kasia Zielińska za 20 lat? Z ogromną rodziną, którą po prostu to jest dla mnie najważniejsze marzenie chyba. No i chciałabym chodzić do teatru wieczorami i na swoje grać spektakle. Tak, chciałabym chodzić na swoje spektakle, bo dla mnie taki teatr jest faktycznie najważniejszy. Uwielbiam ten zapach sceny, tę garderobę, wspaniałe garderobiane. Przy tej okazji w ogóle muszę wspomnieć o pani Czesi z teatru Roma, po prostu drugiej takiej garderobianej. No to jest niesamowita kobieta, czy Kasia z teatru Komedia, cudowna po prostu postać. I tak czy to ta pani z Instagrama, którą czasami pani nagrywa i z nią prowadzi konwersację, to faktycznie cudowna. Mam właśnie tam takie podkonto, nie wiem jak to nazwać, takie pani Czesia i Kasia. No to są po prostu takie spotkania i te rozmowy zakulisowe i to, że się coś zdarza raz i więcej się tak samo nie zagra. Za każdym razem jest spektakl nie do powtórzenia. Lubię to wszystko bardzo, bardzo lubię i lubię potem wracać do domu taka zmęczona. No fajna, fajna sprawa. To bardzo. Nad czym się teraz pani w cudzysłowie męczy, nad czym pracuje? Są to spektakle, filmy? No już wiem, że nie listy do M4. Tak, to nie, natomiast rozpoczynam w październiku próby do nowego spektaklu. Które nazywa się Quiz i nie jest to rzecz, jest to napisana, jest to historia prawdziwa. Nie jest to komedia, tylko historia pary, która brała udział i uzależniła się bardzo od gier telewizyjnych. Bardzo fajna historia. Zobaczymy, co z moimi planami innymi. Nie chcę zapeszać, bo naprawdę ten kalendarz jest przerzucony do góry nogami. Jak teraz ktoś prosi mnie o podanie zajętości, no to jest wariactwo. Bo tak naprawdę mówię, że to być może się wydarzy, to jest w kalendarzu, ale według mnie się nie wydarzy. I to, wie pani, po prostu to jest szaleństwo. Ale staram się myśleć pozytywnie, także proszę trzymać kciuki. Zobaczymy, co przede mną. Ja tak kładę się spać i mówię, jutro nowy dzień i będzie po prostu znowu jakieś fajne nowe wyzwanie i tak mnie zawsze pozytywnie zaskakuje, więc zobaczymy. Oprócz większej dozy optymizmu, bo chyba już się nie da w pani przypadku, tak? Jest pani taką pozytywną osobą, że nakręca, ja już się czuję nakręcona na jutrzejszy dzień. Czego pani życzyć? Na sam koniec zdrowia. Naszej rozmowy. Zdrowia. To jest chyba najważniejsze, co każdemu się człowiekowi, czego trzeba życzyć w życiu. I tyle. A resztę wszystko naprawdę można nakręcić pracą, marzeniami i tyle. To jest naprawdę najważniejsze. Zatem pani Kasiu, dużo zdrowia. Życzę pani, żeby... Wzajemnie. Dziękuję bardzo. I żeby wszystkie pani marzenia, te wypowiedziane, wychodzi na to, że się spełniają, ale również niewypowiedziane gdzieś tam w głębi serca się spełniły. Bardzo pani dziękuję. Gram w totka. Wygranej w totka? Tak, ja nie mówię, że teraz, ale tak za 10 lat już bym mogła wygrać, bo już tak długo gram, że... Bym mogła wygrać. Czyli jednak nie wszystkie pani wypowiedziane marzenia się spełniają. Zatem wygranej w totka dużo zdrowia i jeszcze więcej właściwie optymizmu, bo w tym ponurym czasami świecie jednak nie jest go za dużo. No, przydaje się czasem. Bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przepiękną rozmowę. Dziękujemy.